nazywał się Geralt z Rivii. Był wiedźminem, zabójcą potworów. Dostał nietypowe zlecenie. Miał zdjąć klątwę z królewskiej córki. Wystarczyło spędzić z nią noc. Od zmierzchu do świtu. Ale królewna była zaklęta w potwora, strzygę. Zdrajca odpowiedzialny za klątwę miał być przynętą.
Wiedźmin odczarował królewnę. Stał się sławny. Potem wielka wojna zmieniła oblicze świata. Nastał czas miecza i topora. Czas pogardy. Słuch o Geralcie z Rivii zaginął. Ale to już inna historia. Witam i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich szanownych widzów, którzy oglądają ten film. Ja nazywam się Michał Pudło i rozpoczynam właśnie nagrywać nową serię na moim kanale, mianowicie serię z gry komputerowej Wiedźmin 1. Jest to gra wyprodukowana oczywiście przez polskie studio CD Projekt Red i wydana w październiku 2007 roku. Jest to jedna z moich ulubionych fabularnych gier akcji. Także zapraszam bardzo serdecznie wszystkich do oglądania, komentowania i subskrypcji mojego kanału ewentualnie. No i rozpoczynamy sobie nową grę, nową przygodę. Poziom trudności oczywiście wysoki. Sterowanie myszką i klawiaturą. Pięć długich lat Królestwa Północne leczyły rany po Wielkiej Wojnie. Tysiące istnień pochłonęła zaraza i głód. Ocalałe komanda elfów i krasnoludów zapadły głęboko w lasy i zbierały siły do ostatniego, rozpaczliwego zrywu. Na traktach i gościńcach, na polach dawnych bitew niepodzielnie rządziły potwory. Coraz częściej można było usłyszeć pytanie: gdzie są Wiedźmini? Północne rubieże Kedwen, Góry Sine. Rok 1270. 5 lat po Wielkiej Wojnie. Gdzie ja jestem? Połóż się. Wszystko w porządku. Nie mam pojęcia, gdzie byłeś, ale najważniejsze, że żyjesz.
Aczkolwiek wyglądasz, jakbyś wygrzebał się z grobu. Nic nie pamiętam. Wkrótce pogadamy na spokojnie. Zbliżamy się do Kaer Morhen. Jesteśmy w domu. Leo, biegnij po Triss. Wasz czas dobiega końca, Wiedźmini. Cieszcie się, póki możecie. Źle, nie było parady. Ile razy mam powtarzać? Po piruecie zawsze parada ukośna na plecy. Zawsze! Minęły zaledwie 2 dni, odkąd cię znaleźli. To w dużej mierze twoja zasługa. Dziękuję, Triss. Nie ma za co. Przypominasz sobie coś? Niewiele. Spójrz na dół. Znam te ruchy. Piruet, zasłona, cięcie. Nie wiem dlaczego, ale kiedy z tobą rozmawiam, czuję więź. Wiem, że byłaś kimś ważnym. Geralt, my... A! O, coś wypłoszyło te ptaki chyba. Lambert jest zaniepokojony. Muszę to przemyśleć. Z tym nie będzie problemów. W Kaer Morhen czas płynie powoli. Udało się! Nie było najgorzej. Odpocznij chwilę. Jak sądzisz, Geralt, nadaje się już na szlak? Lambert idzie tutaj sprawdzić, czy coś... Czy wszystko w porządku? Ptaki go zaniepokoiły. Poczekajmy na resztę. Jest sam. Magister obiecał 50 orenów za każdego odmieńca. Jest mój. Wesemirze, mamy gości! No sporo tych gości. Zamknę bramę. Geralt, biegnij do manekinów i bierz miecz! Dobrze, bierzemy miecz jak najszybciej. O, jest tutaj. Dobrze, i ci tacy poświetleni na czerwono to są wrogowie. Dobra, jeden zlikwidowany. Geralt, jak się czujesz?
Nic mi nie jest. Ktoś wie, kim są napastnicy? Zwykli bandyci nie odważyliby się zaatakować Kermoren. Tyle to i my wiemy, Marigold. Może wykorzystasz swoje sławne czary? W swoim czasie, Lambert. Wystarczy. Trzeba sprawdzić, czy nie przedostali się inną drogą. Idziemy na górny dziedziniec. Dobra, czyli idziemy dalej sprawdzać. Sprawdzać, czy przeciwnicy się nie przedarli inną drogą. Co się dzieje? Próbują wyważyć bramę. Bez tarana. Mogą sobie Orzesz w mord! Co to za bydle? Przeraza. Będzie ciężko. To Savola, znam go. Chorobliwie ambitny, amoralny magik. Wchodzą! Przygotujcie się! Jest ich więcej! Dostali się na górny dziedziniec! Ten w okularach to magister. Zabójca do wynajęcia. Wyczuwam magię. Tam musi być czarodziej. Magister, znasz drogę. Do roboty. Ten magister jest ścigany listem gończym w Redanii, Temerii i Kedwen. To kawał bydlaka. Ale czarodziej? Nie słyszałam o nim. Bardzo to wszystko ciekawe, Marigold. Ale bardziej mnie interesuje, czy możesz unieszkodliwić tego Savollę. Resztę załatwimy po wiedźmińsku. Mogę spróbować. Uwaga, zbliżają się. Przeraza to jeden z najgroźniejszych potworów, z jakimi miałem do czynienia. Ale ma słaby punkt. Jest bardzo wrażliwa na hałas. Dzwony na górnym dziedzińcu. Dokładnie. Eskel, Lambert, pomożecie mi zatrzymać przerazę i bandytów. Leo, trzymaj się z tyłu. W tym czasie Geralt otworzy nam bramę na górny dziedziniec. Kiedy już tam będziemy... Triss, mogłabyś zatrzymać Savollę i jego zielonego pupila, żebyśmy mogli się przygotować przed walką? Coś wymyślę. Zatem do dzieła. Na początek trochę ich tutaj wykrwawimy, później wycofujemy się na górę. Geralt, musisz się przebić po murze do zniszczonej wieży. Jest tam przejście na górny dziedziniec. Mam iść sam? Nie żartuj, to tylko bandyci. Magister to rzeczywiście morderca, ale to tylko człowiek. Będziemy czekać pod bramą. Musisz ją otworzyć. Z fartem, wilku! Dobra, jest kolejny przeciwnik. Będziesz widział jak wieprzek. Zadarłeś ze mną, więc kij! Będziesz kwicał jak wieprzek.
Żałujesz, że cię matka zrodziła. Dobra, teraz idziemy na górę. Jest kolejny przeciwnik. Gin, sukin synu! Dobrze, tam już widać następnego. I następny leży. Będziesz kwicał jak wieprzak. Trzeba było zwiewać, gdy nadarzała się okazja. Tędy nie przejdziemy. Za mną, do Savoli! Dobra, tutaj będzie znowu kilku przeciwników. Tutaj zejdziemy na dół. Gin, sukin synu! No tutaj mamy już trzech przeciwników naraz. Dobra, jeden pokonany. Salamandro! A jeszcze jeden przeciwnik. Pożałujesz! Dobra, i tutaj musimy uruchomić kołowrót. Thank you.
Do diabła! Geralt, nieźle nas wystraszyłeś. Mogliście mi powiedzieć o schodach. Zdaje się, że Lambert z Eskelem mieli je wczoraj naprawić. Nie jesteśmy murarzami. W porządku, nic się nie stało. Magister i ten drugi magik pewnie schowali się w donżonie. Pora spojrzeć prawdzie w oczy. Ktoś chce was okraść. Triss, dziecinko. Nie mamy tu nic wartościowego. Trochę dobrej stali, skóry lisów śnieżnych. Mówię o laboratorium. I dobrze o tym wiecie. Ktoś chce ukraść wasze sławne mutageny. Wyciągasz pochopne wnioski. Triss może mieć rację. Musimy się dowiedzieć, czego chcą. Spokojnie. Wszystko po kolei. Nie możemy zostawić za plecami silnego maga z przerazą na smyczy. Nie możecie też dopuścić, by bandyci dostali się do laboratoriów. Masz rację, dziecinko. Jak zwykle masz rację. Geralt, miałeś już do czynienia z czarodziejami. Sprawdź, czego szuka ten magik w naszym zamku. Leo pójdzie z tobą jako przewodnik. Mamy tylko przeprowadzić zwiad, czy... Jeśli kilku bandytów straci przy tym głowy, nikt nie będzie rozpaczał. Nie mam wątpliwości, że sobie poradzisz, wilku. Pamiętaj, że idzie z tobą Leo. Dam sobie radę. Dowiemy się, co się dzieje w zamku i wracamy. Nie martwcie się. Na wszelki wypadek weź te eliksiry. Grom wypij teraz, a jaskółkę, jak będziesz potrzebował leczenia. O ich działaniu mogę ci za chwilę powiedzieć. No, chłopcy, a my przypilnujemy, żeby nikt więcej nie dostał się do środka. Triss, dziecinko, zostań z nami na wypadek, gdyby Savolla coś kombinował. Dobrze, porozmawiajmy sobie może jeszcze ze Skalem. Przepraszam, z Vesemirem. Uwiń się szybko, może zdążysz na przerazę. Bez obaw. Co Vesemir miał na myśli, mówiąc, że miałem już do czynienia z czarodziejami? Swego czasu porządnie przetrzebiłeś ich szeregi. Czarodziejki to zupełnie inna sprawa. Masz do nich słabość. Zresztą chyba z wzajemnością. Marigold płakała jak mała dziewczynka, kiedy opowiadała o twoim zniknięciu. Przyznaję, że ma pewne atuty, ale jak dla mnie za bardzo się mądrzy. Cóż, wilku, pogadamy jak będzie spokojnie. Wypij grom i idźcie na zwiad. Dobrze, jeszcze tutaj porozmawiamy. Jakie właściwości mają eliksiry, które mi dałeś? Grom to eliksir bojowy. Spowoduje, że twój organizm zacznie reagować tak, jakby nieustannie znajdował się w sytuacji ekstremalnej. Napięcie mięśni, adrenalina... Rozumiem. Efekty uboczne? Trudno się skoncentrować na obronie. No i kac. Jaskółka to po prostu eliksir leczniczy. Dziękuję. Triss, dziecinko. Proszę cię, zrób coś z tym magiem. Mój medalion wariuje. Savolle zatrzymam, ale ta przerośnięta modliszka to wasza działka. Załatwimy ją. Jesteś gotów? Tak. To twoja pierwsza prawdziwa walka? Nie, ale jeszcze nigdy nie zabiłem człowieka. Trzymaj się blisko mnie. Dobrze, w tym momencie zakończę nagrywanie pierwszego odcinka. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim za oglądanie i zapraszam do oglądania i subskrybowania kolejnych moich filmów. Dziękuję bardzo.